Ja nie mogę się zgodzić z tym, że w naszym społeczeństwie jest przyzwolenie na niepłacenie alimentów. To jest przyzwolenie i to jest okropne. Jeżeli spotkalibyśmy na ulicy złodzieja czy porywacza dziecka, nie podalibyśmy mu ręki, tylko byśmy zadzwonili na telefon alarmowy, wiedząc o tym, kim on jest. Natomiast spotykamy alimenciarzy na co dzień i my podajemy im ręce, oni dostępują różnych zaszczytów, honorów, są to ojcowie, panowie posłowie i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym zaapelować tutaj, na tym Kongresie Kobiet w Koszalinie, żebyśmy zaczęły lobbować jako kobiety za tym, żeby tę sytuację zmienić poprzez ostracyzm tych wszystkich, którzy nie płacą i nie tylko. Żebyśmy, nie wiem, rzuciły jakieś hasło, wymyśliły, w jaki sposób teraz, przed tymi wyborami parlamentarnymi, które będą, przepytywać kandydatów na posłów i na posłanki z tak bardzo ważnego tematu społecznego. Co pan, pani chciałaby zrobić w przedmiocie ściągalności alimentów? Proszę uprzejmie, dziewczyny, róbcie to i te, które startują, niech wezmą ten problem pod uwagę, ale te, które nie będą startowały, proszę, żeby zadawały to ważne pytanie tym wszystkim, którzy startują. Dziękuję.